Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witamy na konferencji prasowej Tęczowego Opola związanej ze zbliżającym się Marszem Równości, piątym Marszem Równości w Opolu. Witam bardzo serdecznie na naszej konferencji panią Mirelle Ulrich z Centrum Dialogu Obywatelskiego tutaj w Opolu. Jest też ze mną Mikołaj Dzięciołowski z zarządu Tęczowego Opola. Miała być również z nami pani Dorota Pichowicz-Witoń. Niestety dzisiaj zatrzymały ją losowe sprawy, ale chciała, żebym przekazał, że bardzo tutaj chciała z nami być. Myśmy tę konferencję już zapowiadali wspólnie od dłuższego czasu i pani Dorota jest tutaj naszym dobrym duchem w Urzędzie Miasta i często z nią współpracujemy. Także mam nadzieję, że zobaczymy się wspólnie na Marszu Równości. Szanowni Państwo, piąty Marsz Równości w Opolu już najbliższą sobotę. Zaczyna się o godzinie 14 na placu Jana Pawła II. Zaplanowane jest bardzo dużo atrakcji na ten dzień. O godzinie 14 będziemy, pewnie chwilę po godzinie 14 będziemy wyruszać w miasto tęczowym, roztańczonym pochodem jak zwykle. Warto tutaj wspomnieć, że w tym roku naszemu Marszowi Równości został przyznany honorowy patronat prezydenta miasta Opola, jak również po raz pierwszy patronatem to wydarzenie objął marszałek województwa opolskiego. Myślę, że patronaty związane właśnie z samorządem miasta Opola czy województwa opolskiego są dla nas niezwykle ważne ze względu na to, że pokazują nam, że jesteśmy ważną częścią społeczności lokalnej i samorządowcy mówią nam dzięki temu, że widzą nas, jesteśmy tutaj, to jest nasze miejsce. Także jesteśmy niezwykle wdzięczni za przyznane patronaty, które są nie tylko w warstwie symbolicznej w tym roku, o czym powiemy później. Marsz Równości idzie pod hasłem Idziemy za lepszy czas. Jak Państwo wiedzą, co roku wymyślamy takie hasło Marszu Równości, które będzie nawiązywać do jakiejś polskiej piosenki. W tym roku jest to piosenka zespołu Wilki, ale Marsz Równości i to hasło ma dawać nadzieję. Nadzieję na to, że będzie lepiej, że nadchodzi zmiana społeczna, która spowoduje, że osoby ze społeczności LGBT+ będą w Polsce czuły się jak u siebie, będą miały pełnię praw. Co jest również niezwykle istotne, w sobotę będziemy iść razem z postulatami społecznymi. Co roku te postulaty nie ulegają zmianie, bo co roku sytuacja osób LGBT+ nie ulega zmianie. Można mówić jedynie o pogarszającej się sytuacji czy atmosferze wokół naszej społeczności. Natomiast chcemy to zmienić. Nasze postulaty przede wszystkim dotyczą wprowadzenia równości małżeńskiej i związków partnerskich dla par osób tej samej płci, ułatwień dla osób transpłciowych w ich tranzycji, no i wprowadzenia takich zapisów do kodeksu karnego, które chroniłyby nas skutecznie przed dyskryminacją. Chciałbym jeszcze dodać, że w sobotę spodziewamy się wysokiej temperatury, spodziewamy się tego, że będziemy musieli iść w pełnym słońcu, dlatego apeluję do wszystkich, którzy wybierają się na Marsz Równości, żeby wzięli ze sobą nakrycia głowy. Wodę będziemy mieli, ale można wziąć również ze sobą i bardzo proszę również, żeby nie zabierać ze sobą psów, które mogą się wystraszyć głośnej muzyki, ale jeżeli ktoś przyjdzie ze zwierzakiem, no to zaprosimy go pewnie na koniec marszu. Oddam teraz głos Mikołajowi Dzieciołowskiemu, który przez ostatnie tygodnie poświęcił temu, żeby zorganizować miasteczko Równości przed Marszem Równości. Zapraszam. Bardzo miło mi poinformować, że w tym roku po raz pierwszy otwieramy pełnoprawne, duże miasteczko Równości wokół Marszu Równości w Opolu. Miasteczko będzie się odbywać tam, gdzie zaczniemy oraz zakończymy nasz marsz, czyli na placu Jana Pawła II w Opolu.
i miasteczko będzie otwarte od godziny 11 do godziny 16.30. Zaplanowaliśmy naprawdę wiele atrakcji w ramach naszego Miasteczka Równości. Przede wszystkim będą to stoiska przeróżnych organizacji, które działają na rzecz praw człowieka. Zaprosiliśmy do współpracy w tym roku Fundację Promenada z Opola, Kulturę Równości Wrocławską, Opolski Oddział IFMSA Polska. Także będą osoby z Centrum Dialogu Obywatelskiego, będzie stanowisko Komitetu Obrony Demokracji. Będą również osoby z Opolskiego Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, które dzięki wsparciu Stowarzyszeniu Podwale 7 będą oferować osobom uczestniczącym bezpłatne, anonimowe testy na HIV oraz KIŁE, których wyniki uczestnicy i uczestniczki będą mogli otrzymać już 20 minut od wykonania. To jest taka inicjatywa, którą rozpoczęliśmy przy zeszłorocznym Marszu Równości, cieszyła się ogromną popularnością, co nas napawa ogromną radością i ogromną nadzieją na destygmatyzację badań diagnostycznych, badań regularnych w kierunku właśnie chorób przenoszonych drogą płciową i generalnej edukacji o zdrowiu reprodukcyjnym, na której szalenie nam zależy. Ponadto na miasteczku w ramach stanowisk osoby uczestniczące będą mogły również się zaopatrzyć w różne tęczowe gadżety, które będą oferować osoby, które do nas przyjadą. I co jest dla mnie szalenie istotne, dla nas w tęczowym Opolu, większość tych tęczowych gadżetów będzie oferowana przez organizacje, które w ten sposób pozyskują środki na swoje inicjatywy, na swoje działania. To są organizacje pozarządowe, których cele są zbieżne z naszymi, więc bardzo nas cieszy, że jesteśmy w stanie dać im przestrzeń i pozwolić im, pomóc im w rozwoju i napędzeniu działań, które podejmują. Mamy też nadzieję, że wszystkie te stoiska pozwolą osobom uczestniczącym zapoznać się z ofertą wspaniałych organizacji, które u nas będą, które będziemy gościć, że właśnie osoby uczestniczące zobaczą, jak wiele się dzieje wokół, jak wiele organizacji dba o prawa człowieka i że naprawdę mogą się czuć tutaj u siebie. Nie jest to koniec atrakcji, które zaplanowaliśmy w ramach miasteczka, ponieważ będzie również taka strefa chillu, strefa odpoczynku, którą organizujemy, w ramach której będą dostępne leżaki, krzesła, miejsce na odpoczynek. Zapewniamy w tym miejscu darmową wodę oczywiście i gorąco zachęcamy osoby uczestniczące, żeby przychodziły z własnymi butelkami, bo bardzo celujemy w możliwe zminimalizowanie jednorazowych kubeczków, generalnie odpadów wokół naszych inicjatyw. Ponadto będziemy mieć również bezpłatne zatyczki do uszu dla osób uczestniczących na tej strefie chillu, dla wszystkich osób, dla których marsz jest za głośny, miasteczko może być zbyt głośne lub po prostu osób, które czują się bardziej komfortowo z możliwością wyciszenia części bodźców wokół nich. Mamy nadzieję, że to będzie taka przestrzeń bezpiecznego odpoczynku, integracji. Ponadto w ramach miasteczka będziemy także oferować fotobudkę oraz malowanie twarzy, które będą organizowane przez nasze wspaniałe osoby wolontariackie. Będzie to pełne kolorów miejsce, gdzie osoby będą mogły mieć wykonane zdjęcia ze specjalnie przygotowaną przez nas ramką na tę okazję oraz skorzystać właśnie z malowania twarzy, wybrać dowolną flagę, która zostanie umieszczona na ich policzku i bardzo mamy nadzieję, że to będzie taka przestrzeń bezpiecznej, pełnej kolorów celebracji dla każdej osoby. Bardzo nam zależy na tym, żeby osoby uczestniczące właśnie mogły w pełni poczuć, że Opole jest domem naszym, nas wszystkich i wszyscy jesteśmy tutaj mile widziani i możemy bezpiecznie wyrażać siebie w pełni wszystkich naszych kolorów. Dzięki Mikołaj. Ja tylko dodam na sam koniec jeszcze, jak istotne jest dla nas w tym roku wsparcie, które otrzymujemy we współpracy z Urzędem Miasta. Mówiłem o tym wsparciu symbolicznym, bo jest to patronat oczywiście. Ten patronat mamy już od 3 lat. Natomiast w tej warstwie symbolicznej bardzo istotne jest dla nas też to, że tęczowa flaga zawiśnie w dniu marszu na ratuszu. Więc myślę, że każdy, kto będzie w tym dniu w Opolu, będzie widział, że jest to dzień celebracji i świętowania dla społeczności LGBT+, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Co więcej, są to również w praktycznym wymiarze woda, tłumaczenie na język migowy wszystkich przemówień podczas marszu, drukowanie materiałów promocyjnych. Także ta współpraca z Urzędem Miasta jest coraz lepsza co roku i mamy nadzieję na to, że będzie ona trwać.